chce pani po francusku? Czy modlitwa różańcowa przygotowuje do tajemnicy mszy świętej jako do przejścia od świata świeckiego, do świata profanum, do świata sakrum, do świata świętego? To jest pierwsze pytanie. Alors, qu'est-ce que la prière? Est-ce que la prière du rosaire prépare au secret de la Sainte Messe comme le passage du monde profane au monde sacré? C'est évident que pour participer à la messe, aby uczestniczyć w mszy świętej, il faut s'y préparer. Jest rzeczą oczywistą, że trzeba się do tego przygotować. Il faut s'y préparer longuement, la veille. I to długo trzeba się przygotowywać do tego już w przeddzień. Il faut demander à la Vierge de nous préparer à recevoir le corps de son fils comme elle a reçu elle-même dans son ventre. Trzeba prosić Maryję, żeby przygotowała nas do przyjęcia ciała swojego syna, tak jak ona przyjęła jego ciało w swoim łonie. Donc je pense que le rosaire peut nous préparer avec Marie à participer à la messe. Myślę, że różaniec razem z Maryją może nas przygotowywać do mszy świętej. Il faut se préparer d'abord par son cœur. Należy się przygotowywać do niej najpierw w swoim sercu. En purifiant son cœur. Oczyszczając swoje serce. Il faut se préparer également par le silence. Trzeba się do mszy świętej również przygotowywać ciszą, milczeniem. Il ne faut pas qu'à la sacristie, par exemple, le prêtre parle. Il faut qu'il se prépare à un grand sacrifice qu'il doit faire. Nie powinno być na przykład tak, że w zakresie księcia sobie rozmawiają. Powinni się w tym czasie przygotowywać do tej wielkiej ofiary, którą będą sprawować, składać. Quand on se prépare à quelque chose de sérieux, kiedy człowiek przygotowuje się do czegoś poważnego, on prend tous les moyens pour arriver à cet événement dans une bonne préparation. To podejmuje wszelkie możliwe środki, żeby do tego wydarzenia przystąpić, mając jak najlepsze przygotowanie. J'insiste surtout sur le silence. Ja przede wszystkim tutaj podkreślam, bardzo nalegam na milczenie, na ciszę. Voyez-vous, moi je vis dans un pays où il y a 73% des musulmans. Quand un musulman se prépare à la prière, w moim kraju, gdzie jest przeważająca większość muzułmanów, kiedy muzułmanin przygotowuje się do modlitwy, il se met dans un coin, siada w kącie, il fait des ablutions, dokonuje ablucji, specjalnych oczyszczeń, il se lave les mains, umywa ręce, il se lave les oreilles, umywa uszy, il se lave les yeux, la figure, oczy, twarz, stopy, il parle avec personne. I wtedy z nikim nie rozmawia. Il parle avec personne. Z nikim nie rozmawia. Et immédiatement qu'il a fini de faire les ablutions, i kiedy już dokona tych ablucji, il va directement parler avec Allah. Natychmiast przystępuje do rozmowy z Allahem. Il se prépare ainsi par les ablutions. Il ne parle avec personne. Przygotowuje się długo poprzez to obmycie ablucje i w tym czasie z nikim nie rozmawia. Nous avons quelques minutes à la sacristie. My mamy kilka minut w zakrystii. Mais souvent le sacristie c'est un lieu où on parle de beaucoup de choses. Ale bardzo często w zakrystii mówi się o wielu różnych sprawach. On ne se prépare pas vraiment au sacrifice. I nie przygotowuje się naprawdę do sprawowania ofiary. Je crois qu'il faut essayer de redécouvrir le silence comme une préparation à la célébration de la messe. Uważam, że trzeba odkryć milczenie, ciszę, jakby odkryć na nowo jako przygotowanie do sprawowania, do uczestniczenia we mszy świętej, w ofierze mszy świętej. Après la messe aussi, il y a un silence pour remercier Dieu qui est entré dans notre vie, il est entré dans notre cœur. Również po mszy świętej powinna nastąpić cisza, żeby podziękować Bogu za to, że wszedł w nasze serce, w nasze życie. Et bien, en visitant le chapelet,
odmawiając różaniec. Ça peut être aussi une préparation silencieuse et priante. Różaniec też może być przygotowaniem takim pełnym modlitwy i liczenia.